Hej, zapraszam Was dzisiaj na denko, ponieważ mam tego bardzo dużo i stwierdziłam, nie będę czekała kolejnego tygodnia, bo miałam to zrobić w przyszłym tygodniu, ale zrobię to teraz, bo nazbierało się trochę pielęgnacji, trochę kosmetyków kolorowych, których w końcu opakowań chciałabym się pozbyć, więc zaczynajmy od tego, co zużyłam. Maseczka. Próbka maseczki to był Skin Shot ampułka, taka nawilżająca maseczka z Bielendy. To dostałam do jakiegoś tam zamówienia. I tutaj była taka ampułka. Była taka właśnie chłodząco kojąca. Trochę mi pachniała mentolem. Nie wiem czemu, ale tak było. Była strasznie fajna. Tutaj jest niby, że na dwa zastosowania. No i było tego sporo, bo to jest 8 gram na jedną maseczkę. Taką. Ale ja bym tego nie trzymała otwartego zbyt długo, a że ja cały czas zapominam o maseczkach, to po prostu wzięłam sobie i dość daleko nałożyłam. I w grubej, takiej konkretnej warstwie i wtedy naprawdę to było super. To, co mnie naprawdę zaskoczyło, to jest maseczka z Sephory. To jest maseczka do stóp, ale nie ta taka złuszczająca, tylko właśnie tylko nawilżająca. I to jest kaktusowa maseczka. Ją się zakłada na 20 minut i ta skóra na stopach była potem taka wow. Po prostu jedna z najlepszych maseczek nawilżających ever na stopy. Jeśli chcecie znaleźć sobie coś dobrego, to myślę, że ta jest naprawdę do polecenia. Wiem, że w pewnym czasie były nawilżające maseczki do stóp w Biedronce i te złuszczające. Te złuszczające raz miałam, nie, dwa razy miałam z tej firmy i one były spoko, no ale wiadomo, te złuszczające nie są najlepsze dla nas. A ta nawilżająca była taka dosyć mocno średnia, więc ja polecam tą z Sephory. Dalej mamy masło do ciała Mango. To jest miniatura tylko 50 ml i było w zestawie z kosmetyczką, z żelem do mycia i chyba z czymś jeszcze. I to była taka fajna, lekka konsystencja, która się szybko wchłaniała, która była fajna, taka lekka, nawilżająca. No na pewno na lato ona by była idealna i ten zapach jest cudowny. Było go czuć delikatnie po nałożeniu, ale to nie było tak, że się dostawało bólu głowy, czy cały czas po prostu za Wami chodził ten zapach. Nie, nie, nie. On był taki idealnie wyważony. Żel do ciała z Yves Rocher. To jest porzeczka. Tu mamy aż 400 ml. Uwielbiam te żele. I są to jedne z lepszych żeli, które mam z takich bardziej perfumowanych, takich bardziej ekstra, niż takich, wiecie, z Isana za kilka złotych. Te żele z Yves Rocher są troszeczkę intensywniejsze, troszeczkę dłużej zostają na ciele. Jeszcze szczególnie, kiedy się doda tylko balsam z kolekcji, jesteśmy po prostu w raju. Stały element mojej pielęgnacji, czyli coś z Bielendy, to jest Supreme Lab barierowy eliksir hydroodżywczy z kompleksem NMF. Któreś moje opakowanie i naprawdę, jeśli potrzebujecie fajnego nawilżenia, nawet do cery tłustej, takie, które będzie idealne i na dzień, i na noc, które da Wam też takie ukojenie po jakichś zabiegach, po peelingu na przykład, enzymatycznym, mocniejszym. Jeśli potrzebujecie czegoś, co ukoi Waszą skórę, no to te Barrier Renew właśnie. Barrier Renew, która ma odbudować barierę hydrolipidową, która ma pomóc w równowadze bariery hydrolipidowej, to jest to. Mój ulubiony krem SPF 50 to jest Skin 79, to jest Waterproof Sun Gel. UV SPF 50+, PA+++++ Water Wrapping. I to jest taki mega leciutki, fajny podmakijaż, krem SPF, który nigdy mi się nie zrolował, nigdy mi nie zostawił białego placka, nigdy nie wyglądał źle na jakimkolwiek zdjęciu, w filmie, whatever. Idealny dla cery normalnej i mieszanej i tłustej. Ze suchymi może potrzeba więcej takiego nawilżenia pod spód, ale jeśli macie cerę tłustą, jak ja, i potrzebujecie fajnego SPF-u, który nie będzie za suchy, który nie będzie zbyt tępy, jak na przykład na komi w słoiku, no to ten jest cudowny. Wiem, że czasem go ciężko dostać na stronie Skin 79, teraz jest chyba jeszcze za 59 zł. Często można dodawać jakiś kod, który pasuje na stronę Skin 79.
Są też inne tam akurat nowe i jakieś takie mniej znane SPF-y, ale ten jest moim ulubionym, mam go zapas, bo kiedyś znalazłam promocję życia i było on chyba za 19 zł i kupiłam za 3 sztuki, więc widać jak go bardzo lubię. Coś, co po prostu mi się zepsuło już tu na Comi Next Level AHA i PHA 30%, to jest peeling kwasowy. Dostałam w spadku po koleżance, teraz stwierdzam, nie, coś nie tak jest coś z nim i odkładam. Nie, już jest na tyle długo otwarty, no i też długo tutaj siedzi, że the end. Coś, co też musi się skończyć, czyli kupowanie kosmetyków w Biedronce, których nie mam sprawdzonych. Nikt mi nie polecił, bo to jest odżywka Be Beauty Coco and Probiotic. Prebiotic. To jest odżywka nawilżająca z kokosem. Tak się z tego źle wylewało. Takie to było jakby suche po tym wszystkim. Mimo, że dawałam na przykład na dłuższą chwilę, żeby właśnie było to nawilżenie, to włosy były potem takie sianowate. Potem się robiły takie strąki, jak używałam za długo. Ogólnie nie mogłam dojść do ładu i składu z tą odżywką, z czym ją połączyć. Kiedy jej dokładnie użyć, bo też co chwilę mieszam te odżywki, biorę taką, która mi naprawdę w danym momencie pasuje i nigdy nie mogłam znaleźć odpowiedniego momentu, kiedy ta odżywka była dobra dla moich włosów. Po prostu ona jest dziwna i nie polecam jej nikomu. Coś, nad czym się dalej zastanawiam, czy dalej mi jest to potrzebne, czyli na Comi hydrolat wody różanej, hydrolat różany. Ja bardzo lubię hydrolaty, one są fajne, szczególnie na lato, kiedy się zaczyna ciepło i w ogóle jest tak miło i przyjemnie się spsikać czymś, zamiast wklepywać i czekać, aż to się wchłonie, to tak szybko przelecieć jakąś mgiełką taką, hydrolatem wieczorem i poczekać. No i ten hydrolat różany od 2 lat już jest takim u mnie stałym punktem. To było fajne, fajnie się rozpylało i w ogóle, ale nie jestem pewna, czy hydrolat różany jest akurat dla mnie. I czy to jest ostatni produkt pielęgnacji? Jest. Ostatni produkt pielęgnacji to jest krem Eveline, który kupiłam na promocji w Biedronce, ale akurat krem Eveline bardzo lubię. To jest Biohyaluron Expert, liftingujący krem koncentrat wypełniający zmarszczki 50+, na dzień i na noc. Czy się interesuje tym, czy jest 50+, czy jest na dzień i na noc? Nie za bardzo. Ja po prostu potrzebuję kremu dobrze nawilżającego, a te, które są dla cery bardziej dojrzałej, są po prostu dla mnie fajniej nawilżające. Mają troszeczkę gęstszą też formułę tą na noc. Akurat też kremy z Eveline są w dosyć dobrej cenie zazwyczaj, a jak się kupi w jakiejś fajnej promocji, to nawet można kupić po prostu drugi za pół ceny, albo nawet za grosza. Czasem się uda w jakiejś takiej dziwnej promocji biedronkowej. Te produkty są boskie. Dobra, zrobiłam porządki w kilku moich kosmetykach. No i zaczęłam, bardziej skończyłam na paletach, które przewijają się u mnie od dobrych kilku lat z cieniami pojedynczymi. No i mam tutaj wysłużony cień, to jest Inglot R118. To jest taka trójka i wydaje mi się, że ją mam od matury. Maturę pisałam 8 lat temu, 9. Nie mam żadnego pojęcia, ale długo już mam. To, ten cień długo już mam. Nie wiem, po co ja go trzymam. Czy to ze względów sentymentalnych, że Boże, kupiłam go tak dawno i to był jeden z takich kosmetyków, które chciałam, bo to Inglot. Czy to ze względów tego, że po prostu ja lubię się w różach i takie delikatne róże jak mam, to są dla mnie przyjazne. Ale no, trzeba się w końcu pożegnać ze starymi cieniami. Muszę zrobić naprawdę fajne, duże porządki, przetestować te cienie pojedyncze. Już sobie je wyjęłam tutaj, żeby móc ograniczyć ich ilość. Jak będę chciała jakieś nowe cienie, to żeby się nie martwić o to, że nie mam palety, że nie mam gdzie ich wsadzić, że będą leżały gdzieś luzem. Tylko po prostu mieć na nie miejsce. Dalej mam podkład, który mnie naprawdę zadziwił, bo nie myślałam, że on będzie taki dobry. To jest Eveline Botanic Expert T3. Mam jeszcze do niego korektor i to jest taka seria antybakteryjna, która była stworzona dla właśnie
tłustej cery to jest matujący i ochronny podkład, antybakteryjny olejek z drzewa herbacianego, witamina E. Ma głęboko nawilżać, długotrwale matujące i wygładzające i ma mieć ochronę SPF 10. No wiadomo, SPF 10 no, to tutaj nie za bardzo. Mnie to obchodziło o to matowienie i ochronę. Matowienie spoko, ale nie był to taki bardzo, bardzo matowy. On na pewno zastygał i był dosyć porządnie żyjący jak na to, że go dawałam w małych ilościach. Z nawilżeniem to bym tutaj nie przesadzała. Jeśli ma być jeszcze matowe, to nawilżenie to tak nie za bardzo. Ale fajny kolor, fajny jasny, to jest 01 porcelana, porcelan. I to był taki odcień, który mi pasował akurat na większość roku. Dawał on bardzo fajny efekt. Długo się trzymał i nie miałam z nim problemu, że coś mnie wysypuje. Jakbym nie miała 20 innych podkładów, to bym pewnie sobie dokupiła jako kolejny. No i uwaga, 4 tusze, z czego 2 te same, ponieważ jedno opakowanie tuszu mi się zagubiło i go nie wyrzuciłam ostatnim razem, jak miałam możliwość, więc miałam 2 opakowania i to nowe, wiedząc, że nie znalazłam i nie wyrzuciłam jeszcze tego starego, to po prostu było oznaczone taśmą. Eveline też, Extension Volume, tylko w wersji wodoodpornej, z sztoteczką silikonową. Bardzo fajny efekt, fajne rozdzielenie, wydłużenie, fajnie wyczesywane to były te rzęsy. Jakbym pewnie miała podpisane wszystko idealnie na Instagramie, to bym pewnie znalazła Wam zdjęcie, gdzie miałam ten tusz. I akurat ten tusz jest dla mnie super. To jest kolejny tusz, który mi nie robi tego wszystkiego, czego nienawidzę. On zostaje tak, jak ma zostać. Ładnie przytrzymuje skręt. Ładnie wszystko jest zaznaczone, że tak powiem, do samego początku, do samego końca. Ja polecam. Nie jest to dosyć popularny tusz, mi się wydaje, bo jednak seria Varieté była tym przebojem z tuszem i w ogóle. I teraz są kolejne tusze. Też testuję nowy tusz Varieté wodoodporny. Ale jakby ktoś, to można dorwać na promocji za 8 zł, za 9 zł chyba. Mascara Giant Cookies Belle. To była kolekcja około świąteczna, taką śmieszną, dużą szczotę, ta maszkara. Ona miała być wydłużająca i pogrubiająca. Była bardzo pogrubiająca, ale nie utrzymywała się. Więc stwierdziłam, że będę jej używała po prostu do zdjęć w domu i do domowego użytku, że tak powiem. Bo wyszłam panda pod brwią, pod okiem. To nie tego potrzebujemy. Dalej do tuszy z Belle i jestem dosyć mocno tak sceptycznie nastawiona. Tak samo jak do Mio. No ale. I coś, co mnie bardzo mocno zaskoczyło, to jest Act Natural Defining Mascara z Color Pop w odcieniu Black. Ona miała zwykłą taką szczoteczkę klasyczną. Trochę mi się wydaje, że wygląda jak taki Max Factor. To pogrubienie, które ona dawała. Dłużenia może tak nie, bo wtedy idealnie pasowała do tego tam maskara z Eveline, ten tusz z Eveline. Ale to, jak ona wyglądała dobrze, takie pogrubienie, zaznaczenie. Ona była taka idealnie gęsta od razu. I jakby one były łatwiej dostępne, to bym pewnie kupowała. I to tyle na dziś. Mam nadzieję, że Wam się spodobało i na razie.